Ano, Adamo, że tak powiem, jadą panele do ciebie. Adamo wziął u mnie 15 sztuk paneli. Wrzucę wam teraz zdjęcia, jak to zapakowałem. Nie wiem, może się komuś przyda. Mi się wydaje, że więcej jest tego drzewa na opał niż na. No, niż tu trzeba, ale jednak, żeby to się kupy trzymało. Także, no, paleta, jakby nie było, 300 kilo, ponad 300 kilo wszystko waży. I to mniej więcej tak jest spakowane. Także myślę, wydaje mi się, że będzie dobrze, ale jeszcze. Jakby ktoś chciał, to tutaj leży 20 sztuk. Tylko to już wszystko jest w temacie half cutta. Średnie 330, tam parę 340, parę 325, różnych firm, ale to nie przeszkadza, bo wszystkie mają tę samą moc i ten sam voltaż, także można to łączyć. Tylko no wiecie, jakby co. Adamu uparł się na przesyłkę paletową, ponad 300 taka przesyłka, także inwestycja po czasie traci sens, no ale jakby nie było, no ja nie mogę, no nie chciałem czegoś takiego robić, ma 500 km, chciał, także jedzie, a te tematy jeszcze jakby ktoś chciał, widzicie wszystkie ramy takie same, każdy pobity, no trudno życie, bywa. Co mam jeszcze powiedzieć, czekam na sterownik. Żeby wreszcie tamte szczerupy odpalić. Mam jeszcze parę różnych innych paneli, ale też muszę sobie coś nazbierać wreszcie, bo finalnie sprzedam wszystkie i zostanę bez paneli. Także no nie będzie tak źle. Raczej źródło myślę, że mi się nie wyczerpie. No nie chcę, żeby się komuś biły panele, ale tak jest życie. Także Adamo spakowane. Adamo zamawia kuriera. Myślę, że to jakoś wytargamy tutaj paleciakiem. Pozdrawiam was wszystkich, działamy dalej. A, jeszcze jeden temat właśnie. Dzisiaj już nie miałem czasu, bo z tą paletą. Później jeszcze mam trochę tematów, bo żona stół chciała. Ogrodowy też będę coś tam kombinował, taki duży stół. I powiem wam, mam chrapkę na tego gada. Ale prośba do was, może. I jeszcze do innych osób. Trzymajcie, kurczę, byki ciężkie. No, muszę odsunąć to. Czy uda nam się, jak złapie ostrość, czy uda się komukolwiek po tych numerach, co są tutaj, na przykład. Tu jeszcze dam z puszki. To puszka raczej dla wszystkich taka sama. Chodzi mi o temat taki, że czy by się komuś udało stwierdzić po tym wszystkim. Ile ten panel ma lat? Z jakiego roku jest, nie? Tu jest też jakiś właśnie taki numer. Chciałbym wiedzieć, ile ma lat i chciałbym go sobie zatrzymać już na zawsze i robić na nim różne eksperymenty. A on nawet chyba ma. Moment, jeszcze raz. Żebym z was wariata nie zrobił. On ma 28 V, jak widzicie. 28 V ma pracy, widzicie, takiej normalnej. Także można by było dwa akumulatory, to znaczy można było akumulatory tym ładować, nawet bez regulatora, bo do 28 V można ładować, a pod obciążeniem na pewno spadnie tam na 27. Także ciekawostka taka, na pewno. Opa. I taka prośba właśnie do was. Jakby się udało, to by było fajnie, jakbym wiedział, ile on ma lat, bo by było dużo z tego ciekawostek. Także, no co, panele jeszcze czekają, by ktoś chciał. Najlepiej własny transport, można sprawdzić na miejscu. A to do ciebie, Adamu, jedzie. Także pozdrawiam wszystkich i słoneczka życzę.